Siema, jestem Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3. Możecie na samym początku zostawić łapkę w górę, komentarz czy suba dać, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a my kontynuujemy swoją gierkę od poprzedniego odcinka. Zadziało się dużo, dużo, dużo rzeczy, ale bardziej na płaszczyźnie prywatnej niż igrowej. W grze jedyne co chyba zrobiłem, to podmieniłem miecz na toporek nowy, bo trochę więcej damage'a zadawał, nawet nie trochę, bo około 14 damage'a więcej. No i udamy się do zapytajnika i później udamy się wykonać misję Nabył Ciemne Siły. Myślałem, że ja w sumie jestem przy misji, a nie przy zapytajniku, ale no nie jestem przy misji, jestem przy zapytajniku, ale ten zapytajnik może być zgoła ciekawszy od innych wszystkich, bo tam chodzi pewien gagatek, nie wiem czy widzicie. To nie jest zwykły gagatek, to jest, wydaje mi się, w miarę ciężki gagatek, bo to jest tak zwany leszy. A jak leszy chłopie. Leszy miał taki opis, z tego co pamiętam, w bestiariuszu. Ale pewny nie jestem, czy to dotyczyło leszego, ale wydaje mi się, że tak. W tym lesie nikt nie poluje. Nawet jakby cała wioska miała umrzeć z głodu. To chyba pokazuje dobitnie, że leszy to nie jest kurwa przypadkowy bobek. O kurwa! No nie, na 20 poziomie. O kurwa, zniknął. Nie ma szans, ewakuacja. Spierdalam stąd jak najszybciej, żaden leszy. Dobra, jednak idziemy do misji. Kurczę, szkoda. Ale wrócę tu na 20 poziomie. Gdzie rozdupce. Ten las wygląda trochę jak taki las, kurczę, który był w Wiedźminie 2. Ten las Skojatel. Może to jest nawet ten las Skojatel. Nie pamiętam dokładnego miejsca, w którym jakby wydarzenia się działy. Jeżeli chodzi o Wiedźmina dwójkę. Całkiem możliwe, że to było gdzieś tutaj. Ślady pazurów, ugryzienia, zbroja porwana na strzępy. Bestia z Oksenfurskiej Puszczy. Mówisz, śledź zadanie. To będzie zlecenie, tak? Zlecenie. Na 35 poziom. Nie ma takiej możliwości. Odpuszczamy sobie to na razie. Idziemy dalej. Powoli też mogę się brać tutaj za poszukiwanie rynsztunków różnych. Szkoły wilka, szkoły gryfów, szkoły kurcze niedźwiedzi. Wszystko mogę tutaj zacząć poszukiwać. Natomiast jakbym miał troszeczkę więcej czasu, to pewnie już bym miał wszystkie rynsztunki u siebie. Ale czasem za dużo, czasem niestety nie władam. To takie małe nawiązanie tutaj. Nie spoilerujemy, nie spoilerujemy. Jakbym miał więcej czasu, to pewnie bym więcej też grał, ale no też staram się pisać scenariusze i wrzucać odcinki na mój drugi kanał, więc naprawdę zapraszam do zaglądnięcia tam. Misja nazywa się Nabiał i Ciemne Siły. Przeszukaj rezydencję Aramsów. Aramasa? Używając wiedźmiński zmysłów. Aramsów. Dobra, przeczytajmy opis tej misji. Od pewnego kupca w Nowigradzie Geralt dowiedział się o czarodzieju Aeramasie. Biedaka spotkał straszliwy los, jak wielu innych czarodziejów został spalony na stosie. Pozostawił po sobie wiejską rezydencję, która mogła kryć wiele zagadek i cennych przedmiotów. Także jesteśmy tutaj czysto dla zysku. Chociaż, kto wie, może znajdziemy tu jakieś turbo, mega giga ciekawe rzeczy. Zamiast zysku znajdziemy kurse potwory. Skoro jest tu Dom jest pentagram. kompletnie zniszczony, ale magiczny krąg wytrzymał. To mi wygląda na zamknięty portal. Może otwiera go jeden z przedmiotów należących do Eramasu. Tak jak czytałem w poprzednich odcinkach, Wiedźmin ma szansę 1 na 1%, że umrze. Także Ależ tu cuchnie. nie jest to mała szansa. Przeszukaj lochy Aeramasa. O kurde, co ty gadasz? Ale fajnie! Smród starego sera. Wygląda na to, że Eramas był tyromantą. O kurde, z nieciarki wszyscy, ale zajebiście to wygląda. Dobra, kot. Zepsuję wam trochę. Jak się używa kota? Pod F? Pod F. Zepsuje trochę nam to. No, wszystkie kolory nam zepsuje i.
i trochę będzie to kijowo wyglądać, no ale kocik tutaj jest obowiązkiem, żebyśmy się zaraz nie pogubili. Kurde, jak to fajnie wygląda. Jocie dupca, dobra. Znajdź sposób na przejście komnaty. No jak ja nie mogę po prostu... Gido? Czy o co tu chodzi? Czy jak wejdę w ten gaz, to umieram. Instant. A to jest labirynt, tak? Jak ja wejdę w gaz, to umieram, tak mi się wydaje. Gdzie ja kurwa jestem? Dobrze mówię? Ja gdzie w ogóle mam się dostać? A chyba tam! Dobra. Do jasnej, ciasnej. No dobra, nie było to jakieś turbo ciężkie. Dobra, spokojnie, spokojnie. Jezus. Emil się uśmieje, jak mu opowiem, jak zmagałem się z serem. Dalej nie może mnie spotkać nic gorszego. O, czyli spotka nas. Z jakim serem? A, że to ser śmierdzi. A, to jest zamknięty ser w tych... W tym labiryncie, powiedzmy, tak? Okej. Znaczy, jeżeli Geralt, jeżeli postać z gry mówi, że nie może nas spotkać nic gorszego, no to... To zapewne może. Kocik. No zamiast biegać po lochach, to ja bym chciał biegać, kurczę, po ukrytych skarbach i je zbierać. To by było fajne, no. O, już mi się tam coś świeci, już mi się to podoba, nie? Co to jest? Pokaż, pokaż. Może coś giga dużo wartego. Aha. A może nie. Jednak. Mogę sobie mapę odpalić? Nie mogę. Minimapa nie działa, w sensie działa, ale jakby jest zbyt mała. Ło, kurwa, jakie rymsy. Fajnie by było, jakby w tych jaskiniach te mapy były oddalone. Chyba jeszcze raz spróbuję pewnie wgrać tego moda. Chyba jeszcze raz spróbuję pewnie wgrać tego moda. Niezły polski język. Mogę to zanurkować? Nurkuj. Mogę. Będzie tu coś ciekawego? Chyba nie będzie. No i zobaczymy, może tym razem będzie działać, bo wtedy to po prostu instalowałem tak, że wrzucałem do folderu mody. Jak instalowałem pierwszy raz te mody i tyle. Liczyłem na to, że to będzie działać. No a teraz mody, jeżeli odpalam, no to odpalam ze script managerem, z całym tym wymaganym badziewiem. No idź Gerwart. Są takie miejsca nieraz w gierce, w których Geralt się buguje. Nie da się wyjść niestety, trzeba wczytywać. Coś słyszę, że coś się tam dzieje, nie wiem co, ale coś się dzieje. Tutaj chyba nie ma żadnej skrzynki, bo by się świeciła. Tutaj też nic nie ma. W szatyńce. Zaraz mi się koty pokończą. Idź, idź Gerwart. A i w ogóle resetowałem całego komputera. Na szczęście... O, nie ma kotów już. Dobra, no ale mamy pochodnie. Moglibyśmy też zmedytować w sumie, to by się odnowił. Chyba nie jest to jakiś wielki problem. No i resetowałem komputer. Na szczęście, kurczę, użyłem mojego 300 IQ mózgu. Muszę powiedzieć Lambertowi, że mglaki są użyłem mojego 300 IQ mózgu. I słuchajcie, wziąłem... nic nie słyszę, co mówię i nie mogę się skupić na tym, co mówię. Bo nie słyszę, co mówię. Na szczęście pomyślałem, kurczę, użyłem mózgu i wziąłem całe te pliki, gierki, jakie miałem na komputerze i przed resetem, kurczę, wrzuciłem je na osobny dysk, który nie resetowałem, który sobie odłączyłem w trakcie resetowania i wyczyściłem komputer do zera i przez to wszystko się fajnie zachowało, nie tylko zapisy, bo zapisy by się i tak zachowały przez to, że dzisiaj posiadamy coś tak pięknego jak Steam i gry online. Nikt się nie musi martwić tym, że nie będzie miał zapisy na komputerze. No i po robocie.
ale jeśli chodzi o mody, no to już by było ciężej, gdybym zainstalował Wiedźmaka przez Steama i możliwe, żeby mi talię na przykład pozmieniało, nie? Którą posiadam. I by nie była taka sama. Na szczęście pomyślałem, słuchajcie, wszystko dopiąłem do ostatniego guzika i mimo tego, że zresetowałem całą giereczkę, okazało się, że talia została taka sama, jak była wcześniej i jestem giga z tego dumny. Co tu się dzieje? Czy to jest tortura, kurwa, serowa? Co tu się odpierdala? Pokaż. Chochla. Butelka wody. No było giga war. Figurka byka. Notatki czarodzieja. O kurwa, czytanie. Dobra. Damy radę, damy radę. Czekajcie, łyk wody, łyk wody. Ej, nie trzyma... Ej, nie działa mi przycisk zatrzymania. No ta, przecież resetowałem komputer. Wszystko się zresetowało. Chociaż ustawienia OBS-a akurat się też nie zresetowały, więc wszystko sobie zapisałem na komputerze, tylko jak zresetowałem, to wszedłem. Klikłem OBS, czytaj, kurczę, klikłem Wiedźmin, czytaj, wszystko było tak, jak jest i można od razu nagrywać odcinki, więc to jest zajebiste. Dobra, wizja ustabilizowała się i oto przez lekki, jakby księżycowy opar ujrzałem czterech książąt. Każdy konno i uzbrojony. Pierwszy miał rumaka koloru mgły, drugi koloru siarki, trzeci czarnego jak otchłań, a czwarty kuca. I ujrzałem fontannę, zdrój czysty, a książęta nie pili z niego, bo im zakazano. Jakoś tak dziwnie śmierdzi tu. To chyba ja. I nadleciał ptak rajski, rubinowy, złocisty i usiadł na gałęzi drzewa. A drzewo miało rąk 1040. Zaczerpnij ze źródła, powiedział ptak, ale oni wskazali na krwawe łzy słońca i nie zaczerpnęli. I oto zastąpiła dziewica czysta z piersiami odsłoniętymi, niezbyt dużymi, jak dojrzałe lipcówki, rumiane a twarde. Potem nos mi się przyzwyczaił i wizja się rozwiała. Jutro spróbuję zapieczętować tak długo dojrzewający od geno miworta. Ma być ponoć wytrwały, głęboki o lekko orzechowym posmaku. Zobaczymy, czyli ćpun. Tylko że serów. Okej. Okay. Powinienem użyć oka Nehaleni. Tak, Gerward zorientował. To miejsce wygląda na skarbiec. Powinienem się tu rozejrzeć. Nie no. To jest jakiś żart? Ja myślałem, że to nie jest. Skąd miałem wiedzieć, że to portal. A pierdole. Muszę znaleźć sposób, żeby ją wyłączyć. Kurde, mogliśmy tam iść, mogło być tam coś ciekawego, tylko no. Happens to the best. Okej, to jest jakiś kamień. Igni. No podpalił i co? Coś się stało. Nie wiem co, ale coś się stało. Świeci. A wyłączyłem barierę. A tutaj też mogę igni. A dobra, już bariera wyłączona. Pokaż co tu się znajduje. Tutaj jest portal, nie klikamy go jeszcze, nie. Tutaj są skrzynki. Czyli chyba to po co tutaj jesteśmy. Jest też mieczyk jakiś. Ten miecz jest tak samo zabójczy jak sery Eramasa, to warto go wziąć. Chyba nazwę to ostrze Emmentaler. Emmentaler. To Gerward nazywa te ostrza, ale pewnie nie wszystkie. Emmentaler, no jest mega drogie i mega do pizdy, niestety. Jak większość mieczy, które mam w ekwipunku. Niby giga drogie, ale giga do czopy są. Ale dużo siana za niego dostajemy, jakie posprzedajemy. W końcu wydaje mi się, że trzeba się udać do naszego krasnoludzkiego przyjaciela, który kuje różne rzeczy i tam mu posprzedawać wszystko, co mamy w eku. To jest ciekawe. Takie wyjście na zewnątrz. Ciekawe z tego względu, że pewnie jesteśmy w stanie zobaczyć przez tą dziurę
Jakbyśmy sobie szli normalnie i tak, o, tutaj dziura, ciekawe co tam jest w środku. Wypijemy kota i pewnie bylibyśmy w stanie zobaczyć, że to jest jakiś fajny grobowiec. Natomiast nie, pewnie nie moglibyśmy się do niego dostać. Dobra. Czy to jest na... o. Wyjście na zewnątrz. O! Świeże powietrze. Nareszcie. Ulepszona wiedźmińska, ta. To mi się podoba, zbadaj. Ostatni zapisek, przeczytaj. Łowcy od kilku dni kręcą się w okolicy. Oczywiście już wcześniej wiedziałem, że się pojawią. Wizja po aromatycznym Limburgrze była bardzo wyraźna. Ale muszę zaryzykować i zostać tu jeszcze kilka dni. Muszę się nabić. Sery weszły w decydującą fazę dojrzewania i przetransportowanie ich w ogóle nie wchodzi w grę. Pracowałem nad tym przepisem przez 40 lat i wolałbym zginąć niż się teraz poddać. Na wypadek gdybym nie był w stanie wywróżyć i uprzedzić ataku łowców, pozostawiam mój skarb najcenniejszy śmiałkowi, który będzie w stanie go odnaleźć. Oby nagroda ta zainspirowała go do kontynuowania mojego dzieła i podążania ścieżką najwybitniejszych tyromantów. Geoffreya, Munstera, Afena, Vux, Boulogne oraz Erika Stirtona. Nie wiem, pojebane te nazwy mają, jak to kurwa przez to się wymówić nie da, chłopie. Język już mnie boli, a tu dźwigniesz. Coś od... Co? To ciekawe. Co się wydarzyło, kurwa? Co jest grane? To czekaj. Medytacja, bo nie mam kota. Nie, no kurwa, no czemu się tak stało się? Proszę, weź mi daj jakieś szyb... O dobra, tutaj jest, tutaj. Czytajmy, bo to wygląda na coś fajnego. I tego chyba jeszcze nigdy nie widzieliście, więc... Samozwańczego władcy Velen. Baron zaopiekował się dziewczyną i gdy ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigradu. Kurczę, dobrze, że takie coś jak automatyczne zapisy istnieją. Medytacja. Wreszcie. Teraz, żeby mieć kota. Mam nadzieję, że to zadziała. To sobie przeczytajmy, cyk. Znaczy przeczytajmy, no kliknijmy, żeby już nam się nie pokazywało jako coś nowego. I użyjmy dźwigni. O! I kota użyjmy. No jest to ciekawe. No nie? Śmieciarki przychodzą. Spoko, w sensie... Nie wiem, czy można było tu coś znaleźć. Chyba nie. Ale fajna jakaś taka ciekawostka może, czy coś takiego. Ukryta znaćka. Spoko. No nic, teraz będziemy napierdalał kot po oczach. Koty tak widzą, to słabo widzą. Dobra, udajmy się na jakąś nową misję, ale na jaką to jeszcze nie wiem do końca. Dobra, misję, którą będziemy teraz wykonywać, to jest misja główna, która nazywa się oczywiście Spis Cudzołożnic. To jest misja, którą robiliśmy też w poprzednich odcinkach. Ty, czemu mam tu X? Porozmawiaj z Sultanem. Nie wiem, czy to jest X. Wszystko zaliczono, bo nie udało się porozmawiać z Sultanem? Nie wiem. Tutaj macie cały opis tej misji, którą wykonywaliśmy w poprzednich odcinkach. Nie chce mi się teraz tego czytać, więc okazało się, że dziewczyna codziennie koncertuje w tawernie Zimorodek, więc Wiedźminowi nie pozostało nic innego, jak przygotować się na wieczór wypełniony kulturą wyższą, a po występie artystki pomówić z nią. Dowiedzieliśmy się, że tutaj nasz Jaskier kręci z jakąś artystką, która występuje w Zimorodku i tam się dzisiaj udamy, ale wpierw skonsultujmy się z Zoltanem. Co tam, Pusia? Tęskniłaś za Zoltanem, staruszko? Stary z bok. No jesteś nareszcie. Poznałeś już moją Pusię? Lada dzień zacznie gadać. To ta kurwa nazywa... Dobra, zresztą. Zoltan, nie chcę psuć ci zabawy, ale wiesz, że papugi z sobą nie zrobisz.
Zrobię. Zobaczysz, zanim się obejrzysz, będzie z nami grała w Gwinta. No ale przecież mieliśmy gadać o Jastrze. Tak, zrobić to jestem chętny. Dowiedziałeś się czegoś? Ty. Najpierw powiedz, czy ty coś masz. Kilka siniaków i zniszczony kubrak. Poza tym nic szczególnego. Nie zatrzymał się żadnej. Widziały go dawno temu. Jednego przeklinają, inne za nim tęsknią. Poznałem tylko kilka jaskrowych trików na baby. No to opowiadaj, zamieniam się w słuch. Wiesz, jak podrywał studentkę Wydziału Historii Naturalnej? Wypytywał ją o zwyczaje troli. A wiesz, dokąd zabierał kucharkę z pasji flory? Na trakt Nowigrad-Oxenfurt, który właśnie naprawiają. Godzinami gapił się, jak rozbijają kamienie na nową nawierzchnię. I jeszcze jej wmawiał, że to romantyczne. Ja się tam na ludzkich babach nie znam, ale to by i krasnoludzką znudziło. Oj, starzeje nam się poeta, starzeje. Może i tak. A może pytał o to w jakimś konkretnym celu? Brzmisz, jakbyś się czegoś dowiedział. Dziewczyny nie widziały Jaskra od dawna. Twierdzą, że dziwnie się zachowywał i ponoć spotykał się z kimś jeszcze. Ale tajemniczej wybranki nie ma na mojej liście. A co to za jedna? Jakaś blondynka z Kowiru, podobno trubadurka. Chyba na imię ma Cyraneczka albo jakoś tak. A, no to wszystko jasne. To Priscilla, tak. To musi być ona. A kimże jest ta Priscilla? To trubadurka ostatnio bardzo popularna. Wyobraź sobie, że Jaskier zmienił płeć i będziesz miał pełny obraz. Brzmi strasznie. Jaskier zniósł spotkanie ze swoim własnym odbiciem. Myślę, że się zakochał. Cóż mogę rzec? Trafiła kosa na kamień. A nawet na głaz polodowcowy. Ta dziewczyna naprawdę namieszała mu w głowie. Musimy z nią porozmawiać. Priscilla współpracuje z trupą Renard i Lisy. Póki są w mieście, co wieczór daje koncerty w zimorodku. To co? Czeka nas wieczorek z poezją. Prawdziwą poezją, Geralt. Zobaczysz. Jak Zoltan taki zadowolony, coś czuję, że tam kurczę, kręcone będzie dupskiem. Coś za bardzo szczęśliwy na tą poezję jest. Tu jest jeszcze coś na czerwono zaznaczone. Ty, no przecież ostatnio ich okradłem i mogę jeszcze raz Zoltana okraść? Nie no. Zaraz mnie rozdupcy. Znalazłem farmę nieskończoną, którą można okradać. I to mi się podoba, alkohole. Tego właśnie potrzebuje mój organizm. A tu coś jest, kurczę. O, pa. Ma za mały nos. A, że interakcja z obrazem, okej. Myślałem, że tego. Myślałem, że tam coś ukryte może być. Dobra, no to spotkaj się z Zoltanem w zimrodku po zachodzie słońca. Coś tu cuchnie. Daleko. Składające się mięso. Ludzkie mięso. Gdzie? O kurde. No dobra, no to... O! Rana zadana mieczem. Płytka, ale przecięła tętnicę. W ręku klucz. Nie. Żadna uczta. Aż się wykrwawił. Żadna uczta dla kruków. Przecież to jest za wysoki poziom. Nie. A który to jest poziom? 20. Moment 14. Także może wykonujemy sobie spokojnie misję na poziom 11. Tutaj jakaś poezja. Jakieś tutaj passiflora. To są prawdziwe misje. A nie tam chłopie, będę się kurczę bił z jakimiś potworami. Proszę się nie pchać, dla każdego starczy. Przecież się nie pcham. I bardzo dobrze. Teraz mnie to bawi, ta scena. Chciałem tylko zobaczyć, czy on nie ma jakichś kart, albo może jakiegoś właśnie alkoholu. Jest nalewka z mandragory, to byśmy kupili. Kup, bo to się przydaje do białej mewy. A tych białych mew to ja muszę kurwa tyle zrobić. No muszę narobić tych białych mew strasznie dużo. Nie ma lepszej oferty po tej
Muszę za każdym razem kupować ten alkohole, dwa najważniejsze, które zawsze brakuje, czyli nalewka z mandragory oraz mocna wiśniówka, czy coś takiego, jakoś tak. Patrzcie. Człowiek skurwiela? Co? O, witam. A co wy mnie chcecie bić, ty? Czemu to tak? I czemu nie ma nałożonego oleju? Poczekajcie chwila. Gdzie jest mój olej na ludzi? Ty, no właśnie, a gdzie moje, w ogóle generalnie moje kurwa oleje są? Nie wiem, że nie działa na automatyczne nakładanie oleju, bo mnie szlak trafi. Nie, proszę. Wszystko działało dobrze. Już było perfekcyjnie prawie. Wszystko zadziałało, mikrofon ustawił się sam. No lepiej być nie mogło, naprawdę. Że tylko jeszcze automatyczne aplikowanie oleju działało, proszę. I proszę też na mnie kurczę nie kaszyć, kiedy okradam panu dom. Bo zachorujemy. Chyba nic tu nie ma za bardzo. Niedźwiedzia skóra w wiadrze. Nie wiem, jakim cudem tam się niedźwiedzia skóra zmieściła, dobra. Idziemy dalej. Jestem tak mega nieprzyzwyczajony do nagrywania odcinków, że kurczę, powiem wam szczerze, że od kilku dni non-stop wpierdalam tabletki na ból gardła, mimo tego, że no, teraz już ograniczyłem nagrywanie do jednego praktycznie odcinka dziennie, jednego, dwóch, bo czasem co dwa dni nagrywam po prostu dwa odcinki, to i tak ból gardła potworny. Ja gadam przez teraz 26 minut i już kurwa, już muszę ten głos zmieniać, bo nie jestem w stanie wyrobić po prostu z bólu. Aha, bo z Zoltanem to mamy się spotkać po zachodzie. To nie wiem, no to jest 19? A nie mogę tutaj. 19 czy już będzie po zachodzie? Chyba tak. No z 20. Myślę, że 20 to idealna godzina na trochę sztuki. Git? Siedzi tam? Siedzi. Albo nie siedzi, stoi. Zaraz się zaczyna. Taki mały, że myślałem kurwa, że siedzi. To jest fajna scena ogólnie. Więc pozwolę sobie wyciszyć się i posłuchajmy. Nie, te przyciski, go. Uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Za wilczym śladem podążę w
moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę ślić czarne loki splątane, fiołkowe oczy, mokre od łez. Nie wiem, czy jesteś moim przeznaczeniem, czy przez ślepy traf miłość nas związała. Tak naprawdę to przecież sami. Kiedy wyrzekłem moje życzenie, czyś mnie wbrew sobie wtedy pokochała? Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę ślić czarne loki splątane, fiołkowe oczy, mokre od łez. Wiesz, co się stało na ostatnich wyścigach u Wegelmudów? Nie wiem, czy słyszeliście. Wiesz, co się stało z tym u Wegeburgów ostatnio? Niesamowite. Lutnia. Znowu się spotykamy, co? Po tylu latach. Dobrze wam zepsułem kursetego. Moim graniem na ukulele. Chociaż... Nie no, oczywiście, że dodałem. Dodałem trochę finezji do piosenki, której ewidentnie tej finezji brakowało. Cichaj, kobieto. Przyszliśmy tu na koncert. To morderca? Jest wojna, a na wojnie ludzie giną. Idźcie kusić się gdzie indziej! Noż co za chamstwo, znowu burdy i awantury. A mówiono mi, że to porządny lokal. Tak, znam Geralta. Dupę komuś ratował, nastawiając karku. Kogo ratował? Ludzi mordując! Nie daj się sprowokować. Idźcie awanturować się za drzwiami! To ta barmanka chyba jest, którą uratowaliśmy, tak? Szmulec. Ja chcę posłuchać muzyki! Stolica kultury! Kurwa mać! Pozwólcie, że was sobie przedstawię. Oto Pryszcilla, alias Ceraneczka. Równie piękna, co utalentowana. A to... Geralt z Rivi, wiem. Jaskier dużo mi o tobie opowiadał. A ja chętnie słuchałam. Nie dziw się, to przecież taki wdzięczny temat do pieśni. Wiedźmin zakochany w czarodziejce. Czy powinnam raczej powiedzieć czarodziejka? Widzę, że Jaskier nie pominął w swoich opowieściach żadnych szczegółów. Że w takim razie powiedział ci też, gdzie go szukać. Bardzo zabawne, doprawdy. To do widzenia. Nie tutaj, chodźcie ze mną. Rozumiem, że jest jakiś powód dla tej konspiracji. Całkiem dobry. Kiedy ostatnio widziałam Jaskra, mówił, że planuje skok na skarb z Igiego Rojwego. Teraz mi się kurwa przypomniało. I więcej go już nie widziałam. Skok na skarb. Jaskier i skok na skarb. Już prędzej bym się spodziewał, że wybierze życie w celibacie. Prawda, jak raz zapomniał zapłacić za wino w pasiflorze, to potem 3 dni nie spoznali. Co mu odbiło? Miał jakieś długi do spłacenia? Mówił, że musi komuś pomóc. Sprawa niecierpiąca zwłoki. Tak to chyba ujął. Rozumiem, że nie podał imienia tego kogoś. Nie, ale znając Jaskra, chodziło o tę kogoś. Pewnie szczupłą i z obfitym biustem. Też czuję, że będziemy Jaskra ratować. Rojven? Co to za jeden? Wysoki, gruby, cholernie groźny. I utyka na lewą nogę.
Brzmi jak kulawy troll skalny. Gdyby trolle były też diablo inteligentne i miały żyłkę do kryminału, to tak, zgadzałoby się. Zakładam, że skok się nie udał. No, nie wrócił tu w złotej karocy obwieszony klejnotami, więc chyba nie. Pytałam o niego, ale wszyscy nabrali wody w usta. Słyszałam tylko, że zrobił jakąś awanturę w siedzibie Skurwiela Juniora i że jego ludzie gonili go potem przez całe miasto. Skurwiel Junior. Tego też nie kojarzę. Największy chuj w Nowigradzie. Znaczy się, nie dosłownie, tylko... Tak, tak zakładałem. Zalazł ci jakoś za skórę? Zalazł całemu miastu. Należy do czwórki ludzi, którzy trzęsą miejscowym półświatem. W Nowigradzie największy chuj jest tylko jeden. I królem żebraków. I akurat przebywał w tym przybytku. Dobrze, chociaż że Jaskier nie zadarł z kościołem wiecznego ognia. Dopiero by było. No i znów muszę ratować Jaskra. Mam nadzieję, że Jaskier... I znów muszę ratować Jaskra. Chyba go poproszę, żeby wykupił jakiś abonament. Wiesz, jemu teraz nie jest do śmiechu. I mi w sumie też nie. Spokojnie, wyciągnę go z tego. Muszę wpierw pogadać z tym Skurwielem i Ziggim Roivenem. Gdzie ich znajdę? Skurwiela to nie wiem, ale Roiven ma własne łaźnie. Tylko uważaj, to niebezpieczny ty. Ja też. Nie wątpię, ale Jaskier to już nie ta liga. Dlatego proszę, pośpiesz się i daj mi znać, jak tylko się czegoś dowiesz. Jak w tym, jak w Breaking Badzie. Raczej na nic się tu nie... I'm not in danger, I am danger. Klasyka. Dobra, no to co, idziemy do właśnie pogadać z Ziggim. O! Ale wpierw. Partyjka gwinta, no jakże, jak nie, jak tak, chłopie. Partyjka gwinta? Nigdy nie odmawia. To tak jak ja. No to grajmy. No to gramy. Którą talią chcesz sobie zagrać? No raczej nie tą. Ta talia jest niestety cesarstwa Nilfgaardu do kitu. Najlepsza jest talia Królestwu Nocy i Skojatel. Wydaje mi się, że zagralibyśmy może... O, tutaj... Poczekaj, jaki to jest dowódca, na przykład ten. Transformuje kartę ukrytej mocy w potężniejsze jednostki na linii dalekiego starcia. No fajny jest ten Skojatel. Fajny, ma sporo szpiegów, ma fajne karty. Z drugiej strony Królestwa Północy też są fajne. Wydaje mi się, że Królestwa Północy gramy. Jeszcze bym sobie grzyba dodał do talii. Grajmy. Manekiny. Przywołuję balistę. No to te balisty to bym wymienił. Zrobię coś takiego. Cyk, cyk. Git. Myślę, że zwycięstwo jest w naszych rękach. Na co gramy w ogóle? Na Skojatel. I ten gościu ma jaką kartę? Trzaskający mrózg. Przywołuje i natychmiast ją zagrywa. Tylko pod pierwszą linię to byśmy raczej nie grali, tak szczerze. O kurde. O kurde! Ale to było głośne. Wysadziło mi łzy. Kurczę. Ale pojebana karta w ogóle. Co to jest? Barclay Els. Przywołuje obrońcę Makahamu. Jebane co ma karty, chłopie. Z tego. Z dalekich stron makahamskich. W końcu to krasnolud. Rób przeciwnika. No dobra, odpuściliśmy tamtą rundę, no bo... by duża przewaga była. To też jest spoko karta. Na szczęście się nie, nie kombuje tamta, jak tamta. No to co? Zagrajmy pod pierwszą linię, on mi pewnie rzuci... mróz. Chociaż nie, bo jakby rzucił mróz, to by sobie też rozjebał jednostki teraz, więc... Nieważne. Zero IQ. Przywołuje balistę, czy łączy się z trebuszem? I przywołuje trebusz. To chcę zagrać. Wydaje mi się, że to chyba chcę zagrać. A może tego gościa zagramy. Przywołamy jakąś naszą kartę, która zginęła. A może nie. Może zagramy jednak tak. On ma dwie karty, my mamy pięć kart. Mamy przewagę, chłop gra do końca.
Pobyt martwy. Pozdro. No, zróbmy coś takiego może. Tak, żeby być pewnym i na pewno tego nie przegrać. I zamieńmy sobie tego zioma za manekina. Dziwnik spasował, my robimy też pasa. No i raczej następna runda jest nasza. Czyste niebo. Dziwnie, że zagrał dwie rundy pod rząd. No nic, rozjebany sultanik. No i wygrałem. Co jest zadziwiające przy takiej amatorskiej talii. Weź tę kartę, przyda ci się. O. I dobrze by było, jakbyś trochę podreperował tę swoją talię. Żebyś wstydu nie robił przed obcymi. Opierdol swojego kumpla Rosza, bo podobno ma dobre karty. Jakbym wie... Starzy znajomi Gwindo, kurde, kolejna misja, no tak, gwintowa. No. Sirsa jakaś. Pokaż. Dzięki. To jest podobno jakaś legendarna karta. Od tych postaci, które są na żółto, to wygrywamy jakieś legendarne karty. No, nie wiem, czy chyba, że to przywódca? Nie. To co ja dostałem za karty? Dobra, nie widzę tej karty, co dostaliśmy. Może to jak któraś z tych. Oto to, Sirsa. Przywołuje odpowiednie karty z ręki lub talii. Chujowa ta karta, Zoltan. Chodź tu jeszcze, mnie nie wkurwia, chodź, musimy sobie pogadać. Co właściwie robisz w mieście? Wygląda na to, że Nowigrad nie jest już spokojnym miejscem. Co cię tu trzyma? Chciałem rozkręcić własny interes, ale nic z tego nie wyszło. Zaciągnąłem długi i teraz muszę je pospłacać. Wolałbym zwalić wszystko na wojnę albo podłość ludzką, ale zawiniła moja własna i osobista głupota. Nie chciałbym się nad tym rozwodzić. Okej. Co możesz mi opowiedzieć o nowigradzkim półświatku? No więc sprawa wygląda tak. Nowigradem trzęsie wielka czwórka. Ziggy Roiven, król żebraków, Tasak i Skurwiel Junior. Jak się nazywa taki triumvirat tylko z czterema ludźmi? Nie wiem. No więc jest ich czterech. Podzielili się strefami wpływów i nic w mieście nie dzieje się bez ich zgody. Plotka głosi, że ostatnio Skurwiel pokłócił się z pozostałymi, ale nic więcej na ten temat nie wiem. Swoją drogą, ten gościu, który przechodził za oknem, jak śpiewała... śpiewała tą piosenkę ta laska, nie wiem jak ona się nazywa, już zapomniałem. To był ten, siedzisz w mieście król żebraków. Czasu, więc może ty mi wytłumaczysz, dlaczego ani Radowid, ani Far Emrys nie zajęli jeszcze Nowigradu? Znakomite pytanie. Pozwól, że ci objaśnię. Wojna wymaga środków, a Nowigrad to wielki port, potężna flota i pełny skarbiec. W rzeczy samej miasto jest łakomym kąskiem i dla Redanii, i dla Nilfgaardu. Rozumiem, że mury miasta są wysokie, a cekhausy pełne broni. Mało rozumiesz. To prawda, że oblężenie byłoby długie i wyczerpujące, ale rzecz w tym, że wszystko, co cenne w Nowigradzie, może zniknąć jak sen majowej jętki. Wielka czwórka dała do zrozumienia, że jakby przyszło co do czego, to flota jest łatwopalna, a atak na miasto z pewnością wywoła zamieszki, w czasie których dojdzie do rabunku również kościelnego mienia. Zamieszki. Sumując, kto chce dostać bogactwa i flotę Nowigradu, ten musi dogadać się z półświatkiem. Dzięki za rozmowę, do zobaczenia. Dobra, więc... dorwać juniora, iść do łaźni i porozmawiać z Ziggim. Czyli generalnie chcemy dostać się do Skurwiela juniora, ale nie wiemy, gdzie on się znajduje, dlatego najpierw chcemy porozmawiać z Ziggy Roivenem. Dzięki informacji zdobytym od Priscilli, Geralt wiedział, że Ciri i ja weszliśmy w układ ze Skurwielem juniorem, członkiem Wielkiej Czwórki.
czyli grupy szefów nowigradzkiego półświadka. Wydawało się, że nie ma nic prostszego niż znaleźć juniora, porozmawiać z nim i dowiedzieć się, gdzie mnie szukać. Ale w tamtym czasie w Nowigradzie nic nie było proste. Nie wiem, czy widzowie wam mówiłem, no pewnie wam nie mówiłem, ale jak coś, to ja przeprowadzam eksperyment społeczny. Tak zawsze każdy mówi, jak coś zepsuł, to mówi zawsze każdy youtuber i tak dalej, że on zawsze przeprowadzał tutaj eksperyment społeczny, także ja też dzisiaj eksperyment społeczny, jak coś przeprowadzę, eksperyment społeczny, no, nazywa się projektem kurczę, projekt ZIEP. Polega on na tym, że chciałem zobaczyć dzisiaj, czy jestem w stanie cokolwiek kurczę złożyć. Czy jestem w stanie złożyć poprawne zdanie, nie pijąc kofeiny z samego rania i od razu powstanie nagrywając odcinek. Zobaczyć, czy jestem już na to gotowy. Dlatego dzisiaj faktycznie od razu powstanie, jak to w 90% robię. Nie wypiłem kofeiny dopiero teraz. Raczej się jakimś, nie wiem, gównem z Biedronki za złoty 50. Jest tam kto? Nie no, teraz za złoty 50 to bułkę nie kupisz. Ale chodzi mi, że tanie. Chociaż nawet smaczne. Po co ten rwetas? Łaźnia jest zamknięta. Muszę się spotkać z właścicielem. Wiem, że tu przebywa. Cóż z tego, skoro jest zajęty? Nie obchodzi mnie to? Przekaż mu, że Geralt z Rivi chce z nim mówić. Nie gwarantuję, że pan Rowden będzie miał czas. Chcesz się założyć? No dobrze, spróbuję. Proszę zaczekać. Zawsze lubiłem tak robić. Ziggy Roiven zaprasza. Ja nazywam się Happen. Jak w filmach jakichś albo kreskówka. Jak ktoś się bał czegoś i... Wpierw jednak przejdziemy przez szatnię, gdzie należy zostawić odzienie. Chodźmy. Jak bez broni? Normalnie z knagą? A nie. Tutaj można się rozebrać. Rozbierz się i schowaj swoje ubrania w szafce. No chyba nie mam wyboru. Zaznaczmy to, cyk. Użyj. O kurde. W ręczniku, tak? Ziggy Roiven. Oczekuję w następnej sali. O, witam serne... Ojojoj. Kurtyzana, witam. Łapę przy sobie. Jasne. A ktoś tam mówi, że mam piękne ciało. To prawda jest, kurwa, całkiem nieźle, dojebane jest. Od jarugi po góry smocze, nie znajdziesz lepszej. No co się obracasz, smulcu jebany? O kurwa, ty, inne cycochy są. Co? Inny model cycków. I to nie ja nawet zrobiłem, ty. Co ty gadasz, że oni mają inne modele cycków, a do Yennefer i tych wszystkich postaci zrobili te same. Nie no, to zaraz mnie rozdupcy coś. To jest chyba jedyny moment, kiedy zauważysz, no, inny model piersi niżeli w tym. Niżeli takie standardowe, które mają te na dole laski. Właśnie to mnie zawsze wkurzało. Brak różnorodności, mam wrażenie. W ogóle ta laska jest gruba. Jest też gruba. No, o kurwa, teraz przypał, co powiedziałem. Znaczy tego. Idealna rozmiarowo, wiadomo. Ale tego. Nie no, w sensie chodzi mi o to, że model postaci jest, tak? Większy, dużo większy niż inne. I to jest chyba jedyna postać, którą znajdziemy, która jest taka... Chubby, większa taka, nie? Grubsza. Znaczy, posiadająca... Dobra, co ja będę pierdolił? Słonie bany. Chociaż akurat, jeżeli chodzi tutaj o ciało, to dużo bardziej... Pięknie. Dużo bardziej preferuję, i mówię tylko i wyłącznie o ciele, to takie... No takie, żeby było za co chwycić. O kurwa, już słyszę, że ktoś tam krzyczy. To chyba w ogóle skurwiel junior tam krzyczy. Chciałbym zobaczyć, czy nie mam tu coś ciekawego. Czemu ja ciągle z tym? Z wiedźmińskimi zmysłami za dupcą. Nie ma tu nic ciekawego już.
Spokojnie, Tasak. Skurwiel junior idzie do piachu. Mój sekretarz wyśle wam notatkę ze spotkania. Nie masz sekretarza. A juniora zlikwidujemy, gdy wszyscy, rozumiesz? Wszyscy będą za. Royven, twój gość. Po chuj go tu wpuściłeś? Bo chciałem z nim porozmawiać. To Geralt z Rivi. Dobrze cię znowu widzieć. Jak zwykle, kurwa, jestem wykluczony, towarzysko. Coś ty za jeden? Ziggy Royven o mnie opowie, jestem Wiedźminem, ma sprawę do Ziggy'ego, nie swój interes. A my się z Ziggy'em chyba znamy, co? No nie wiem, tak mi się wydaje, że my się znamy. Ale wcześniej Geralt mówi, że nie wie, kim jest Ziggy, więc nie wiem, czy my się znamy, czy się nie znamy. Jak nasz gospodarz o mnie opowie, to Wiedźmin. Ten sam, który najpierw powstrzymał zamach na Foltesta, a potem go zabił. Rzekomo. Nie zabiłem ani Foltesta, ani Demavenda. Witaj, Dijkstra, Royven, czy jak się teraz każesz nazywać? No, mówiłem, że my się znamy. Z tego spotkania Geralt pobił mnie i złamał nogę. Jestem ciekaw, z czym teraz przychodzi. Tylko nie wiem, skąd my się ktoś znamy. Wszedł do łaźni. Skradają się. Jest ich kilku. Co on pierdoli? Jasnowic jakiś? Mordercy! Proszę, nie! W ogóle zastanawiałem się nad tym, żeby przeczytać tutaj Wiedźmina i kupić sobie książki. Znajdzie się broń? Znajdzie. Ale kurwa, chciałem znaleźć od której, od, nie chciałem po kolei jakby, bo wiem, że to nie jest chronologicznie wydane. tylko chciałem chronologicznie, ale po wydarzeniach. Po wydarzeniach sobie kupić książkę i kurwa, szukałem jakiegokolwiek artykułu, który mi powie, od której książki warto było zacząć swoją przygodę. I się kurwa nic nie dowiedziałem. Nie działa mi automatyczne aplikowanie olejów. Rzecz teraz mam wyłączone w ogóle ekwipunek, więc... Może dlatego. No ale ostatnio też tak średnio działało. Fajny jest w ogóle taki efekt, jak bije czasem, patrz. Jak macham? A nie, teraz nie ma tego efektu. A raz na jakiś czas jest taki efekt, nie wiem, czerwonej smugi, jak on wali ciosa. No ale ci ludzie z kurwiela juniora to cokolwiek zrobią, czy... Dobra robota, panowie. Jakieś bobki. Przepraszam za ten incydent. Ochrona zawiodła i wyciągnę z tego konsekwencje. To byli ludzie z kurwiela. Wyciągnij z tego konsekwencje. Nie zaczynajmy od początku, szczególnie przy gościu. Przyszedł na moment przed atakiem. Przypadek? Nie sądzę. Sam się wytłumaczy. To. Czy ja tu tego, no, nie wszystkich tu znam? Nie przedstawisz mi swoich znajomych? Dobrze, że nie ma tu Happena. Zaraz bym mnie zrugał za brak manier. Króla żebraku znasz. Zresztą, kto nie słyszał o tym mecenasie sztuki i patronie drobnych przedsiębiorców? A krasnoluda zwą Tasakiem. Siedzi głównie w rozrywce. Szukam skurwiela juniora. A, ciekawe. Czego chcesz od Wileja? To pomoże mi kogoś znaleźć. Junior pomoże mi kogoś znaleźć. W całym swoim nędznym życiu skurwiel jeszcze nikomu nie pomógł. Będę go ładnie prosił. Przecież Tasak? Może gdybyś nie nazwał go ciatkojebsą, tylko ładnie prosił, to może przyszedłby na spotkanie. Kurwa, panowie, na krótko chwilę was wzięło. Skurwiel chce nas sprzątnąć i w końcu mu się uda. Musimy zabić go pierwsi. Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą. Ja idę wysłać chłopaków do miejscówek juniora. Niech zrobią kipisz i wykurzą chuja. A ty, jak ci tam, jeśli chcesz znaleźć skurwiela, przyjdź do mnie. Coś mam wrażenie, że gra jest kurczę cicho bardzo.
No i teraz, jakoś nie wiem, wyciszyło się. To gdzie znajdę juniora? Mam nadzieję, że znajdę juniora przed Tasakiem. Chcę dostać skurwiela i wygląda na to, że muszę go dorwać przed Tasakiem. Tasakowi łatwo nie pójdzie. Junior potrafi się ukrywać i cechuje go chłopski spryt. Cóż, na mnie już czas. Powodzenia w poszukiwaniach, Wiedźminie. Zajrzę do ciebie jutro, Franciszku. Dokończymy rozmowę. To co, może się ubierzemy? Niezły pomysł, a potem pogadamy już w cztery oczy. Chciałbym poznać troszeczkę większą, dalszą, wcześniejszą historię z Dijkstrą. Często zażywam kąpieli. Jeśli dzięki mnie jesteś czystszy, to warto ci było złamać tę nogę. Wyobraź sobie, że kiepsko się zrosła. Muszę ją moczyć w gorącej wodzie przynajmniej 6 razy dziennie, bo inaczej napierdala jak dzwony w bokle. Nie zrobiłem tego bez powodu? Nie zrobiłem tego bez powodu. Jakbyś mi nie wchodził w drogę, nogę miałbyś całą. Rozumiem. Zaręczam, że gdybym mógł się cofnąć w czasie, zachowałbym się na Taned inaczej. Na przykład kazałbym cię moim ludziom zabić, a nie związać. Słuchaj, Raven, a właściwie Dijkstra, bo nie jestem nastroju na zabawę w pseudonimy i inne szpiegowskie gierki. Przychodzę w konkretnej sprawie. Jak chcesz wysłuchać, o co chodzi, to wysłuchaj. Jak nie, to daruj sobie błyskotliwe riposty i po prostu wywal mnie za drzwi. A co mi szkodzi? Mów! Myślisz, że Tasak znajdzie skurwiela? Może i znajdzie, ale spali przy tym pół miasta zupełnie niepotrzebnie. Zostaw go i działaj sam. Co proponujesz? Trzeba przejść się po miejscach w strefie wpływów juniora i się rozejrzeć. Tyle, że dyskretnie, a nie wpadać na pełnej kurwie z ogniem i mieczem. A wspólnicy znają twoją przeszłość? Wiedzą, że naprawdę nazywasz się Wizm Dijkstra i byłeś szefem redańskiego wywiadu? Gdybym razem z Tasakiem, Bedlamem i juniorem zbudował młyn i meł mąkę dla okolicznych chłopów, to bylibyśmy wspólnikami. Bo to, że musimy się często dogadywać, nie czyni z nas partnerów. A czy wiedzą, kim byłem? Bedlam na pewno. A pozostali chyba się domyślają. Po prostu nie rozmawiamy o tym. A czy Dijkstra spotkaliśmy w dwójce? Chyba nie. Zawsze powtarzałem królowi Wizimirowi, że wojna nie rozwiązuje żadnych problemów. Ona rodzi problemy, które trzeba potem rozwiązywać innymi środkami. Za poczynaniami skurwiela ktoś stoi. Nie chcę zabijać juniora, dopóki nie dowiem się, kto to jest. Może faktycznie warto popytać na mieście. Nawet jeśli junior siedzi w ukryciu, to nie mógł odciąć się od dochodów. Skurwiel czerpie zyski głównie z hazardu. Kontroluje największe kasyno w mieście. Pamiętam, jak hierarcha Hemmelfart przegrał tam kiedyś swój pierścień z rubinem i wybuchła awantura. Jest też arena w podziemiu. Kasyno? Hazard? Dochód z zakładów jest niewiele mniejszy niż z kasyna. Tam zawsze szukają ochroniarzy. Możesz też sprawdzić dom skurwiela w Nowigradzie, ale wątpię, żebyś go tam zastał. Dom, ale wątpię, że go tam zastanę. Dobra. Gdzie znajduje się kasyno? O, kasyno. Niedaleko, wiesz, straży miejskiej. Oficjalnie skurwiel nie ma żadnych związków z kasynem, więc uważaj, co mówisz, żeby nie wzbudzić podejrzeń. To gdzie jest ta arena? W kanałach pod Złotą Dzielnicą, ale wejście jest w kwartale Biedoty, na Okrawkach. Junior uwielbia dobre walki. Pewnie chciałby zobaczyć na własne oczy Wiedźmina w akcji. Okej, okay. Nie chcę spoilerować za bardzo. Ja wiem, jak się potoczy ta historia, ale... Z mostem wiodącym na Wyspę Świątynną, ale junior jest za sprytny, żeby tam siedzieć. Za sprytny, żeby tam siedzieć, no tak. Spróbuję znaleźć juniora w kasynie albo na arenie. W domu by siedział. Z Tasakiem. Niemożliwe. Rób jak chcesz, tylko bądź ostrożny. Skurwiel na pewno spodziewa się kontrataku. No to ja bym poszedł pierwszy do kasyna. Za pomoc, Dijkstra. Akurat kasyna nie pamiętam. Aha, gdybyś miał problemy ze znalezieniem skurwiela, wróć do mnie. Znam te kanalie i może coś wymyślę. Dobra.
Także udamy się tam w następnym odcinku, zagramy w Gwinta. Grywasz czasami w Gwinta? Grywam. Gwint przypomina politykę, jest tylko uczciwszy. Masz ochotę na partyjkę ze starym mistrzem? O, stary mistrz, pewnie. No to zagrajmy. Ja jestem starym mistrzem chyba w kości. Chociaż nie wiem, czy wygraliśmy tam jakieś mistrzostwo, na pewno dobrze nam szło w kości. Dobra, no zagrajmy z Koja, to czemu by nie? Może być. Talia z Koletel daje mi... Ja chcę rozpocząć rozgrywkę, ja. Dwa manekiny, szpieg, róg dowódcy spoko, róg dowódcy, potwór. Łączy się z weteranem brygady. To jest do pizdy, wymieniłbym to. No, to bym wymienił jeszcze raz. I myślę, że całkiem spoko talia jest. Wrzucamy mu szpiega, cyk. Minus 3 punkciki. Skurwiel Junior. Co on ma tutaj? A, psiaki. Czy gram pod pierwszą linię, drugą linię, trzecią linię, pod którą linię my gramy? Czy na razie zagrajmy Regisa? Wiverna. Eskiel? Nie będzie. Próbujmy zagrać pod pierwszą linię, chociaż w sumie. Pod drugą? Nie wiem, pod którą sam linię grasz. Chyba pod drugą chcę zagrać. Chciałbym wygrać tą rundę. Może nie za wszelką cenę, ale no... za sporą cenę. Chciałbym wygrać. Kurde, gęsta mgła. Niedobrze, to skurczę, dobra karta to była. Gęsta mgła. Wydaje mi się, że zamienimy sobie manekinami tego ziomka. No i ją też bym zamienił w sumie. Yellow. Ja mam 6 kart, chłop ma 4 karty. Mogę też jeszcze wygrać w sumę, a to bym dwie karty musiał zużyć. To chyba nie chcę. Nie chcę, niech sobie ma tą wygraną. Mu zostaje, a nie, mu też się przemieniło jakby potwór. No tylko mi za 10 punktów się przemienił ten potwór, manekin. No tak, on gra manekina, to my co gramy? To jest dobre pytanie. Yennefer? Bym wolał chyba to zagrać. No pewnie spasuje to. Dobra. 5 do 5 kart. Więc nie jest najlepiej na świecie. Ale mamy całkiem spoko karty. Szkoda, że nie mam Geralta z Rivii. Ta Yennefer by tego Gerwarta tutaj przywoływała. A co robiła moja ta? Moja postać? Transformuje w potężniejsze jednostki, ale na linii dalekiego zasięgu? Tak, dalekiego starcia, czyli na tej ostatniej linii, czy której linii? Nie wiem. To jest medyczka? Tak, to jest medyczka, no to jest kiel. Cyk. Wygrańsko. A która to jest ta linia, na którym ta moja karta, zdolność dowódcy działa? Enter, enter. A na tą średnią, okej. I cyk. Miażdżony. I tu was zwycięstwo, escape. O, brakuje. Dzięki. Znasz jeszcze kogoś, kogo mógłbym ograć? Mógłbyś spróbować zagrać z jednym elfem. Ma wyśmienitą kartę. Znajdziesz go nieopodal miasta, tam gdzie obozują niedobitki komanda Skojatel. Gwin, rozgrywki w Nowigradzie. Kolejna misja z Gwintem, słuchajcie. Mamy tych kilka misji z Gwintem, więc Gwin, rozgrywki w Nowigradzie. Jest jeszcze Gwin, starzy znajomi. To mi się podoba. Dobra, słuchaj. Mam, czego chcesz?
Ty, czemu on dał mi kartę jakiś Wizengerb, jak mówił, że mi da inną kartę? Od szpiega do przestępcy. Ciekawa przemiana. Tak naprawdę to jedno i to samo. Utrzymywanie informatorów, negocjacje, przekupstwo. Czasem jakieś skrytobójstwo. Stare sztuczki. Ta, tylko kiedyś robiłeś to wszystko w imię jakiejś idei, a teraz? A teraz uznałem, że dość wysługiwania się ideologią, że pora służyć samemu sobie. I póki co wychodzi mi to na dobre. Jesteś w kontakcie z Radowidem? Ha, ha, ha. Widzę, że żarty się ciebie trzymają. Nie, nie jestem z nim w kontakcie i mam nadzieję, że już nie będę. Nie wybaczył ci konspirowania z Filipą Eilhart? Radowid nie wybacza. Nikomu. I nigdy. A już zwłaszcza czarodziejkom z loży. A co z Filipą Eilhart? Masz jakieś wieści? Same dobre. To znaczy? Po tym jak Radowid wyłupił jej oczy, przepadła jak kamień w wodę. Przy odrobinie szczęścia wreszcie gryzie ziemię. Myślałem, że byliście sobie bliscy. Byliśmy. A potem Filipa nasłała na mnie zabójców. No, obawiam się, że Filipa... Jakby to powiedzieć bez spoilerów... całkiem możliwe, że... Nieźle sobie radzi. Słuchaj, wiesz może co się stało z Jaskrem? Tak mi się wydaje przynajmniej. To samo co ze wszystkimi, którzy nadepną juniorowi na odcisk. To znaczy? Siedzi otoczony churysami, które karmią go pasztecikami ze słowiczych języków i poją młodym winem. No Geralt, co się mogło z nim stać? Leży pewnie na dnie Pontaru razem z tą swoją mandoliną. Lutnią. Jak dla mnie, no może sobie tam gnić i z Waltornią w dupie. Ty nie masz przypadkiem z Jaskrem na pieńku? Oczywiście, że mam. O co poszło? Widzisz, Jaskier wydał ostatnio sonet, gdzie w drugim tekstu są rymy parzyste zamiast okalające. Wyobrażasz sobie? Sam rozumiesz, że jako konesera poezji głęboko mnie to oburza. Nie daruję. Mówię, ten humor też uwielbiam. Pytałem poważnie. Czyli sarkastyczny. Poważnie, to brak mi czasu, żeby przejmować się twoim kumplem żigolakiem. Mam własne problemy. Robię dokładnie tak samo w życiu, jak ktoś mnie pyta. A ty mógłbyś mi pomóc. A wtedy ja mógłbym na przykład popytać o Jaskra. Ustalić, jak ktoś mnie nie chcę przerywać za bardzo dialogów, dlatego zawsze się wstrzymuję na zakończenie, dane, jak powie jakąś sekwencję zdań. Chciałem powiedzieć, że dokładnie tak samo robię. Jak ktoś mnie pyta na przykład i nie wiem, pije coś i pyta co robisz, to mówię... Odpowiadam zupełnie inaczej, właśnie w taki sarkastyczny sposób. Uwielbiam ten rodzaj humoru, zawsze mnie giga bawi. Dlatego uważam Dijkstra, już go kurwa lubię. Już mi się podoba. Rozumiem, że poza tym mi jeszcze zapłacisz. Nic za darmo, co? Ciekawe, czy byłeś taki wyszczekany, jak cię Emir najmował. Co ci powiedział? Nie. Kto ci to powiedział? Już wie i tak. Jak to? Ha, ha, ha. Nie zdradzę ci przecież imion moich informatorów. To by było kurewsko nieprofesjonalne. No ale dość ploteczek. Tak, zapłacę. To jak? Mogę na ciebie liczyć? Pewnie, że tak. Miałem siano. Może ci pomogę. O co chodzi? Zamiast mówić, wolę pokazać. Obraz jest wart 1000 słów i tak dalej. A, no i zdajesz sobie sprawę, że jeśli wygadasz, co tu zobaczysz, zarobisz kosę pod żebro. Tak zakładałem. Ostatnio mam skurcze, więc przydałaby mi się trochę żelaza. Prośba, a właściwie polecam. Magnezu. Nie wyciągaj miecza z pochwy, o ile nie poproszę. Kurde, to nie wiem, czy tyle wytrzymam w pochwie z mieczem. Jak tak koło 15 sekund dam radę. Więcej może być ciężko. Dobra, co tam Dijkstra kombinuje w środku, bo będziemy tam wchodzić. Zobaczymy w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał i mam nadzieję, że był w miarę okej. Chociaż starałem się tutaj nagrywać dzisiaj bez kofeiny.
od razu po wstaniu, ledwo co przymyłem oczy i od razu siadłem do nagrywania, bo jeszcze sporo rzeczy do zrobienia, sporo rzeczy jak na mnie, czyli to nie jest za bardzo sporo rzeczy, jak tak sobie porównam, ale no trochę rzeczy jest do zrobienia, także dla mnie to mega, mega dużo. Ale ja mam tak, że jak mam dużo spraw do załatwienia, to jest tragedia. Lubię się skupić na czymś i robić coś przez 16 godzin dziennie. Ja mogę naprawdę robić coś 16 godzin dziennie. Tylko żeby to była jedna kurwa rzecz. Max dwie, nie? Ale jeżeli jest 10 rzeczy do zrobienia, to mój mózg kurwa nie jest w stanie tego pojąć. Nie wiem dlaczego. No nic, bo się rozgadałem, nie na ten temat miałem. Że dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że odcinek wyszedł fajnie. Ja sobie go zaraz zobaczę i usiądę, przeanalizuję, usiądę na nagrywanie następnego. Mam nadzieję, że dźwięk i tak dalej też był całkiem spoko. Zwiększyłem jakość dźwięku. Są chyba inne ustawienia troszeczkę nagrywania, także trzeba to wszystko przeanalizować i zobaczyć, jeżeli były jakieś lagi albo cokolwiek, no to w następnym odcinku to zmienię. Tyle, do zobaczenia, wpadajcie na różne inne serie, mój drugi kanał vlogowy, Instagrama, Twitcha, Twittera oraz Discorda. Wszystkie linki potrzebne macie w opisie. No i tyle, widzowie, widzimy się jutro z tej gry, czy z innej, w każdym razie, jutro, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, siemco.